Witam serdecznie w kolejnym odcinku Przygód Poszukiwacza. Jest to odcinek nie z mojego świata, lecz z świata, na którym zaczynałem. I na tym świecie było moje pierwsze spotkanie z Minecraftem. Dziś chciałem wam opowiedzieć troszkę o tym, jak ja zaczynałem z Minecraftem, jak to się wszystko zaczęło oraz co na tym świecie udało mi się zbudować. No to tak, pierwsze co chciałem powiedzieć to przygodę z Minecraftem zacząłem od wersji alfa 1.2 bodajże. I wszystko się zaczęło tak, że przeglądałem sesję gier na YouTubie. Grzebałem troszkę w tej kategorii. No i w pewnym razie zobaczyłem, że użytkownik MasterLu19 dodał odcinek. Na początku tego użytkownika kompletnie nie znałem. Pierwszy raz miałem styczność z jego filmikami. Zobaczyłem, bo naprawdę na tym zdjęciu, jak macie filmik, prawda, na YouTubie, gra wyglądała przyjemnie. Po chwili obejrzałem filmik. Bardzo mi się gra spodobała. No i tak się zaczęła ta przygoda. No dobrze, no to tak. Zanim jeszcze tutaj ogólnie był respawn i łóżka nie zmieniały respawnu, tutaj sobie wybudowałem później taką twierdzę, która była oblana lawą. No i w tej twierdzy, gdy się już zrespiłem, miałem zestaw wszystkich zbroi oraz podstawowych narzędzi. Tutaj było wejście na niewielką wieżę strażniczą. I stąd mogłem spokojnie z łuku dostrzec moich wrogów i po prostu ich zestrzelić. Wiem, że to jest przecież było budowane w wersji alfa, ale w międzyczasie właśnie dorobiłem te podwójne drabinki, bo inaczej tam na górę bym się nie dostał. To jest taka moja budowla, która powstała później. Pierwszym domkiem był zwykły domek z dirtu. Wszystko stąd zabrałem, zostały tylko same mury. Teraz pójdziemy do mojego pierwszego domku, który powstał z cobblestone'a. Był to najprostszy surowiec, jaki mogłem zdobyć. I tam on właśnie jest. Czekajcie, odświeżę Minecrafta. Zdawało mi się, że był lekko za mgłą, tak obraz. Po prostu było coś takiego, jakby raz było kliknięte F, o to mi chodziło. No i tak, to jest pierwszy domek. Zaraz wszystko o nim wam opowiem. Tu mamy pułapkę, która polega na tym, że woda spływa do środka, a przeciwnik nadziewa się na kaktusa. Tutaj było takie moje własne źródełko, wtedy nawet nie potrafiłem zrobić czegoś takiego, żeby to źródło było nieskończonym źródłem wody. No i tutaj był taki skromny mostek nad tym źródełkiem wody. Tak to wygląda z daleka. Tutaj miałem wejście. Tutaj były posadzone kwiatki. Tu jest wejście, które jest zamykane płytką naciskową. Jakieś tam pierdółki w skrzyni. Tutaj mam obrazek. Tu jest takie wejście na tarasek widokowy. A jeżeli chcielibyście zacząć odcinki użytkownika MasterLu19, to on usunął wszystkie swoje wyprodukowane filmiki z Minecrafta, więc nie macie czego tam szukać, dodaje on jakieś filmiki z innych gier. Chciałem wspomnieć, że ten filmik także kręcę bez połączenia z internetem, mimo tego, że dostęp do niego mam, ale tak to zauważyłem, że nie występują żadne lagi. Tu jest skromna hodowla zboża, która już po części wygasła, bo długo bardzo tutaj nie zaglądałem. Tu jest zejście do kopalni, ale nie będziemy do niej schodzić z racji takiej, że podwójnych drabinek tutaj nie zastosowałem. Tutaj jest takie przejście podziemne, które zaraz wam zaprezentuję. I z tego przejścia wchodzimy po tych schodach, które są nad domem. I tu jest miejsce, gdzie była kolejka. I stawiałem tutaj wagonik. Jeszcze wtedy nie potrafiłem nawet zwykłego boostera stworzyć.
I zjeżdżałem tam, tam dopiero widzi się booster, który oczywiście już nie działa na tej wersji. Tory miały prowadzić mnie w jakąś daleką podróż, lecz daleko nie zajechały, bo tam na tej górce kończy się trasa. Tutaj sobie stworzyłem taki strumień, a tu jest wyjście z kopalni. To był taki właśnie szczyt, który ciągnie się równo pod ziemią i wyjście znajduje się tutaj. Teraz udamy się do kolejnego domku. Jeszcze tutaj widzicie piramidę z dirtu. A to coś na górze, co widnieje na piramidzie, są to po prostu schodki, aby lepiej dostrzec mam całą wyspę z daleka. Dobrze, tam za chwilę. O, już widzicie. Jest domek oraz wieża. No i tak, jak widzicie, wieża oraz dom. Wszystko w stylu JJ'a z pierwszego sezonu, jego odcinków. Teraz osobiście nie spodobała mi się, nie podoba mi się ta jego druga seria z Minecraft. Pierwsza dla mnie była czymś super. Oglądałem to w weekendy. Każdy weekend to było wyczekiwanie na odcinek JJ'a i oglądanie go. Teraz już nie. Przeglądam czasem te odcinki, ale rzadko, teraz nawet go nie subskrybuję, bo stwierdziłem, że no, skoro mnie już tam nic nie interesuje, to nie ma sensu tam zaglądać. No dobrze, wieża taka prawie sama jak ma JJ, dom także, bo jak mówię, wtedy miałem coś w stylu Money JJ Jokera. Nie wszystko jest na wzór Jokera. Domek na początku miał być taką skromną kopią JJ Jokera, lecz później dorobiłem taki tarasek widokowy, co za chwilę zaprezentuję. Tu widzicie taka sama hodowla zboża. Następnie wieża strażnicza, która jest nienaprawiona. To też ma takie zastosowanie, abym mógł z tej wieży bezpiecznie strzelać do wrogów. Tutaj jest łuk strzały oraz kaktusy. Jak wiecie, tutaj poprowadziłem sobie kaktusy, które spływają mi tutaj. Następnie mamy coś w stylu takiego mini parku. Właściwie to jest taki ogródek, cztery drzewa, kilkanaście kwiatków. Tu jest moja pierwsza taka wielka kopalnia, właściwie takie wykopaliska. Dalej mamy to osobiście, możecie mi nie wierzyć, ale to zrobiłem przed JJ Jokerem. Sam to, można powiedzieć, naprawdę, możecie mi wierzyć lub nie, ale to się naprawdę przyznaję, że sam coś takiego zrobiłem, tak samo tam lewitujące drzewo. To wystarczy wspiąć się na sam szczyt jednego drzewa, na samym czubku postawić dirt, na nim sadzonkę, poczekać aż drzewo wyrośnie, bo wtedy nie było możliwości, aby drzewo w sekundę urosło za pomocą kostki mącznej, mączki kostnej, przepraszam. Zawsze mi się to myli, już raz nawet wpadłem w jednym z odcinków. O ile teraz także nie wpadłem. Zawsze mam problemy z zapamiętaniem, co jest pierwsze. Tutaj, jak widzicie, restauracja. Tutaj także, ale nic nie zdążyłem wrzucić. No i tak, tutaj mamy źródełko, ogromną wieżę. Możemy wejść, ale to myślę, że potem, bo właśnie tutaj niedawno wstawiałem te drabinki, byłem odwiedzić ten świat. Tutaj mały magazyn. Muszę przyznać, że sporo mnie kosztowało znalezienie tego, więc jak wiecie, to jeszcze było przed wersją bety. Istniała tylko wersja alfa i surowce nie były tak łatwo dostępne, trzeba było się sporo naszukać, aby je odnaleźć. Tutaj mamy kościół,
i wielkie bóstwo znajdujące się u JJ Jokera Gatekeeper. Tylko u mnie to działało na takiej zasadzie, że dary były wrzucane do jego paszczy, później spływały tu i tu były odbierane. No i tak, tutaj mamy podziemia. W nocy tutaj się zawsze przedostawałem. Miałem dostęp do każdej prawie rzeczy tutaj w moim miasteczku. Tutaj jest wejście do magazynu, następnie wejście do wieży oraz wejście do domku. Tu mamy wejścia do kopalni, szyby są aż 3. Tutaj jakby ktoś dostał się do kopalni, z kopalni chciał wejść do domku, to może nie wiedzieć, że tutaj są drzwi, ale oczywiście tak się nie stanie. Czekajcie, ja muszę dobrze wskoczyć, ok. Mam nadzieję, że drabinki wstawione, nie, nie są wstawione. Będzie trzeba trochę ziemi pod nogi sobie wrzucić, ok. Zalepić wełną. No i tak, poczekajcie, wejdę tutaj. To jest domek, tutaj miałem hodowlę kwiatków. Kwiatki te przestały już rosnąć, nie wiem czemu. No i tutaj mamy wejście, pracownia, jakieś pierdółki w skrzynce. Tutaj kiedyś było drewno palące się, ale z racji tego, że teraz tylko netherrack może się tylko on wiecznie palić, to go nie udało mi się na razie zdobyć, ponieważ nie lubiłem odwiedzać za czasów gry tutaj Netheru. Tutaj mamy jukeboxa, łóżeczko z baldachimem, no i tutaj jest wejście na ten tarasik widokowy. Tutaj zawsze można było usiąść, powyglądać i tak dalej. Tutaj jak widzicie taki balkonik, podobny jak u JJ'a. Prześpimy się. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz znajdującą się tutaj. Chciałem jeszcze wspomnieć, że na tym świecie znajdują się jeszcze trzy domy, ale takie bardzo proste. Lecz ciężko mi będzie je odszukać, ponieważ budowałem je wtedy, gdy się zgubiłem. Następnie później zginąłem, znowu zrespiłem się tam w mojej bazie i spokojnie przyszedłem tutaj. To jest niedokończony projekt. Zacząłem go w miarę wcześnie, też jeszcze na wersji alfa. Mianowicie baza podwodna. Jeżeli chcecie, żebym coś takiego zbudował na swoim świecie, możecie mi o tym napisać. Tutaj widzicie, jest niedokończona, bo miała być większa. Na razie tylko to jest wstawiona ziemia po to, aby woda nie wpływała do środka. No i to tyle na tym świecie. Chciałem jeszcze Wam zaprezentować świat drugi. No słuchajcie, to jest mój drugi świat. Tutaj mamy most, bo domek pierwszy znajdował się tutaj. Są tylko tutaj dwa domki, jeden w skale, drugi normalnie wybudowany. Tutaj mamy coś takiego w rodzaju trampoliny, gdy chcemy zejść na dół, skaczemy do zbiornika wodnego i nie otrzymujemy żadnych obrażeń. Tutaj mamy wejście, jest śmietnik, dozownik, przepalarnia, czyli moja pracownia. Tutaj mamy skromny balkonik. No i tutaj tak, była sypialnia. Też jeszcze tutaj nie powstało łóżko, ponieważ grałem na wersji beta 1.1, o ile pamiętam. Następnie magazyn, który już częściowo przeniosłem do innego domu. Tutaj jest przejście do mojej hodowli. Jak widzicie, wszędzie ona była taka sama, czyli najprostsza hodowla. Chyba taką CTSG, o ile się nie mylę, kiedyś pokazywał, ale to nie chcę Was kłamać, więc pewien nie jestem. Wiem na pewno, że to od innego użytkownika wziąłem, który pokazał to w poradniku. Tam mamy zejście niżej do kopalni, a tutaj jest naprawdę długi tunel, który kiedyś był transportem z jednego domu do drugiego. Aktualnie nie działa, bo tutaj jeszcze są zastosowane boostery. Ostatnio na ten świat wróciłem niedawno, ponieważ jak tam widzicie, poczekajcie, szkło wam może częściowo przeszkadzać.
Wyjdziemy sobie stąd na razie, bo to ładnie zakryje. Wróciłem tu, aby zbudować stację kolei, która jest na moim świecie. Oczywiście pomysłodawcą i twórcą tej kolejki jest użytkownik Minecraft Polska. Ja tylko wybudowałem ją na swoim świecie, bo dostałem od niego takie pozwolenie. Osobiście zapytałem się jego, czy mogę użyć takiej oto kolejki w swoim świecie. No i to zanim zacząłem tą kolejkę budować u siebie, wybudowałem tutaj, aby zobaczyć, czy ogarnę z budowlą. No i tak, tutaj widzicie, jest ta ogromna kolejka. I kolejka wjeżdża pod dom, tam następnie mamy wejście do domku. Teraz pokażę Wam domek. Tutaj mamy most na drugi brzeg. I tak wygląda dom. Tutaj ma takie płotki. To chyba też pokazywał CTSG kiedyś u siebie. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało na tym świecie. Później zapomniałem tego usunąć, bo nie podobało mi się to. Tutaj mała hodowla kwiatków, mój domek, dwa wilki, które właśnie niedawno znalazłem, jak wróciłem sobie grać na ten świat. No i domek wygląda tak. Tutaj jest nieskończone źródełko wody, metro. Tutaj w skrzyni także jakieś pierdółki. Tu naprawdę sporą ilość diamentów udało mi się zdobyć, bo na tym świecie grałem dłużej niż na tym pierwszym. Tutaj biblioteka, proszę zachować ciszę. Stolik, ciasto. Tutaj mamy drugie pięterko. Następnie łóżeczko. Tutaj miały być skarby, których zapomniałem przynieść, czyli takie najlepsze rzeczy, jakie znalazłem. Tutaj mamy balkonik z ładnymi widokami. I już się ściemnia, w takim razie pójdę spać. No, aktualnie nie mogę, muszę jeszcze chwilkę poczekać. Ok, wszystko jest w porządku. Chciałem jeszcze Wam serdecznie podziękować, bo w dwóch ostatnich odcinkach dostałem łącznie 84 łapki w górę, co jest absolutnym dla mnie rekordem, ponieważ w dwóch filmikach było ponad 40 łapek w górę. Naprawdę miło mnie zaskoczyliście i serdecznie Wam za to dziękuję. Tu mamy w moich podziemiach portal do Netheru. Jak widzicie, tutaj mamy drzwi parzyste po tej stronie, tutaj drzwi nieparzyste. Skromny basen oświecony glowstone'em. Wejście tutaj na drabinkę, stąd się skacze i można popływać. Tutaj mamy magazyn i te wszystkie moje pierdółki. Następnie tutaj fabryka kamyka JJ Jokera. Skorzystałem z takiej fabryki, ponieważ ta była dla mnie najwygodniejsza, jak widzicie. Wystarczy stać, przytrzymać guzik, nic więcej, a później zebrać klocki. Tutaj był system odpływowy w razie, jakby klocek wpadł tu, to on mi przypłynie w to miejsce. Tutaj właśnie mam niezaczętą jeszcze kopalnię. Jak widzicie, dopiero się szykowałem do jej budowy. No ale budowa się nie rozpoczęła z racji tego, że zacząłem serię przygód poszukiwacza, z której jestem bardzo rad. Cieszę się, że gratulujecie mi z powodu na przykład osiągnięcia liczby 700 widzów, która teraz pojawiła się na moim kanale. Bardzo się z tego cieszę, ale ja szczerze gratuluję Wam, bo to Wasza zasługa. Ja sam widzów sobie dać nie mogę. Ja tylko mogę stworzyć coś, co chcę Wam przekazać, a Wy to odbieracie na swój sposób i Wy to oceniacie. Dlatego, gdyby nie Wy, ja mógłbym sobie wrzucać codziennie po kilka filmików, ale i tak by nikt tego nie oglądał. Więc moja historia z YouTube na pewno by się wtedy zakończyła, ponieważ to by nie miało większego sensu. Lecz jak widzę, Wam się moja seria podoba, ja się z tego bardzo cieszę i jeszcze raz serdecznie dziękuję. Tutaj jest piramida, w której nie wiedziałem, co zbudować, więc prace stanęły w miejscu.
A tu hodowla kaktusów, która była troszkę źle wykonana, mianowicie w środku się zbierało kaktusiki. No i zbytnio tutaj się nie rozbudowywałem, jak widzicie. Więc naprawdę o wiele lepiej teraz zaczynam budować, jak sami możecie przyznać. Chyba że bardziej podobają wam się te projekty. Co prawda w naszej serii jeszcze domu z cegły nie budowałem, ale w zapasach mam zestakowaną glinę i niedługo zacznę ją przepalać. Może wybudujemy nowy domek. Co, pieski? No dobra. Teraz jeszcze na chwilkę zapraszam na świat przygód poszukiwacza. Okej, chciałem wam przekazać jeszcze kilka informacji na moim świecie. Mianowicie chciałem powiedzieć troszkę smutną informację, ale wszystko jest w porządku. Mianowicie skraszował mi się jakoś safe na skutek wtedy, gdy byłem na działce. Odnalazłem te szybko moje rzeczy, które tam znalazłem. I po prostu mojego laptopa nie odłączyłem normalną drogą, czyli start, zamknij i tak dalej, tylko odłączyłem kabel od ładowarki i nie byłem tego świadom, że coś się może stać z save'em. Po prostu save w plikach Minecrafta spokojnie był, lecz Minecraft w żaden sposób go nie odczytywał. Na szczęście miałem kopię, lecz z odcinka 19, przed odcinkiem 19, wtedy jak wybraliśmy się do kopalni. I musiałem wrócić do kopalni, wszystko sobie na nowo pozbierać oraz wybudować nasz wielki las na nowo. Lecz oglądając mój film, wszystko wygląda tak samo, mianowicie drzewa może niektóre inaczej się rozrosły. Ale także są chyba trzy drzewa wielkie, bo takie starałem się zasadzić. Później zasadzę więcej wielkich drzew, bo wiem jak już je sadzić. I w następnym odcinku chętnie wam to pokażę. Jedyne co może lekko wygląd wodospadów mógł się zmienić, lecz nie sądzę. Mała zmiana, która tutaj nastąpiła, to to, że pogłębiłem nasze źródełko. Teraz spokojnie można tutaj pływać. Słuchajcie, no i w tej krótkiej przerwie chciałem zdobyć troszkę kości, aby to wszystko się zrównało, bo wszystkie poszły na sadzenie trawy oraz drzew. No i tak, kości nazbierałem i znalazłem dosłownie dwa razy chmarę wilków. Za drugim razem już mi nie starczyło kości. Za pierwszym razem znalazłem 5 wilków, a później była chmara 5 wilków także. Lecz tylko dwa udały się za mną, ponieważ skończyły mi się przedwcześnie kości. Teraz mam 8 piesków, ponieważ jeden siedzi w budzie. One wszystkie do budy się nie zmieszczą, dlatego sobie tutaj w lasku siedzą pod wielkim drzewem. No i tutaj będą odpoczywać. Ja muszę wymyśleć dla nich imiona. Może to będzie coś zwykłego, na przykład pies 1, pies 2, pies 3, pies 4, 5. Pies 5, pies 6, pies 7 lub coś głupiego, ponieważ tylu imion będzie trudno mi zapamiętać taką liczbę imion. Ja się z wami serdecznie żegnam. Bądźcie ze mną już w kolejnych odcinkach. Jeżeli chcecie mieć jakieś bieżące informacje, wszystkie biuletyny, które wam wysyłam oraz informacje o nowych filmikach, zasubskrybujcie mój kanał. Bardzo jestem rad z tego powodu, że liczba widzów z dnia na dzień zwiększa się. Jeżeli odcinki wam się podobają, oczywiście dajcie łapkę w górę, nie żałujcie. No i przed wybraniem oceny filmiku, łapki w górę bądź łapki w dół, zastanówcie się, co wybieracie, bo część z was, mała bardzo część, klika łapkę w dół. Nie wiem czemu. Skoro takiej grupie osób to się podoba, to czemu ta osoba daje łapkę w dół?
ja na jej miejscu, gdy film mi się nie podoba, po prostu go wyłączam. Nie ma po prostu dla mnie to nie jest rzecz przyjemna, że komuś daje łapkę w dół. Nikt na pewno fajnie się nie poczuje, jak zostanie obrzucony łapkami w dół. No i to tyle takiej pogadanki. Mam nadzieję, że to było coś odmiennego, to pokazanie tych starych światów. No i zapraszam do kolejnych odcinków. No to cześć, na razie, do zobaczenia.